Witam Was moi drodzy, gorąco i serdecznie, jestem Juken. Przed nami 12 odcinek z Hotel symulatora, Hotel Biznes Simulatora. Moi drodzy, tworzymy nasz hotel marzeń, do trwaj. No, dziś mamy podwójny cel i tak naprawdę nie wiem co będzie ważniejsze. Ta pani niestety będzie musiała poczekać, bo... O, chociaż może się nad nią wylituje ją. Do 102 dwójeczki wpuszczę, moi drodzy. Jak widzicie, wbijamy 5 gwiazdek dzisiaj. W poprzednim odcinku no już nie chciało mi się tego wbijać, a to zrobimy dzisiaj. W końcu chcę jako tako, moi drodzy, to ogarnąć. Co mam na myśli, mówiąc oczywiście, ogarnąć. No, biznes alkoholowy okazał się naprawdę świetny. To, że nie mam dużo na koncie, to niech was nie zwiedzie, bo ja zrobiłem dosłownie chyba z dwie dniówki i mam większość, co trzeba w ekwipunku. Po prostu robiłem zakupy na raty. Dosłownie na raty, no ale to głównie powodem. A, tu? Powodem jest to, że no niestety, niestety jest ograniczenie do 10. Ja nie wiem, co oni mają. W supermarkecie było to samo. Tam akurat udało się to modem zmienić. Tu też do 10. Nie wiem, co to ma na celu. Natomiast moi drodzy, ja chcę zmieniać pokoje, tak? Chcę te pokoje wszystkie zrobić na 5 gwiazdek, ale żeby to się stało. Chcę w międzyczasie zarabiać kasę, dobra 102 wolna, więc spoko. Tutaj sobie jeden spokoi chyba zostawiłem, jak dobrze pamiętam. 107 to była, tak, 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 moi drodzy, była to 107 i tutaj zaczniemy nasze machnią, a później będziemy, no właśnie, co nie trzeba to będziemy sprzedawali, więc zaczniemy od 107. Przy czym ja bym też malowania robił, ale niestety malowania będziemy robili na raty. No, bo to wiecie, tak, tak bogaci nie jesteśmy. Natomiast zrobimy jedną rzecz, żeby ta pani, która przychodzi, już nam pozwoliła coś, niecoś zarobić. Moi drodzy, kochani, jesteśmy przygotowani na wykup czterech pokoi na górze, czyli będziemy mieli dzisiaj wykupione wszystkie. To w zasadzie już bez znaczenia, który pokój wynajmujemy, wykupujemy. Na razie, no tak, bo ja tutaj te średniej jakości łóżka zakładałem. A dobra, tam. Nie muszą być luksusowe, słuchajcie, ale podstawową rzeczą jest oczywiście barek. Może, e, e, może, 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 może. Tutaj, żeby ta pani już nam tutaj profity dała, słuchajcie, z tego, no tej średniej jakości, to nie, no to są wszystko średniej jakości tutaj te te prysznice, te, te kibelki belki z lewy, to jest średniej jakości, ale myślę, że to nie ma nie ma problemu, moi drodzy. Bo pamiętajcie, że my to będziemy później tak wszystko sprzedawali i zmieniali. Także jak już nas będzie stać, to. To musi na siebie po prostu w tej chwili zarobić. Musi, wiecie, pokój pracować. Pokój będzie pracował w momencie, w którym ja coś tam już będę ogarniał. Także nie wiem, czy tu jedną szafeczkę, czy od razu dwie. Zobaczymy. No Najwyżej będziemy to później wymieniali. Co tu jeszcze mamy? No i widzicie, kasaleci w tym czasie. No, powiedzmy, że nie mamy chyba tej, tej szafki na telewizor, więc to tak też. Trochę średnio bym powiedział. No, tą sofę średniej jakości zamówiłem, nie najwyższej. Ławę też. A ciekawe, czy da się na tej ławie słuchajcie, telewizor postawić. Tak jak na razie nie, ma, nie widzę. Tu. No, nie, no wiedziałem, że coś, jakaś trudność się pojawi. W ogóle alkoholi mamy mało. A da się, widzowie, patrzcie. No to proszę, stawiamy... O, dobra, nie w tę stronę trochę ten telewizor, bo chciałem, żeby z łóżka był bardziej widoczny. Słuchajcie, no i tak gagatek nam przeszkadza, ale i tak alkohole będę musiał domówić do... To... Ej! No, niestety, gagatek śpiący królewicz. Czy to nam coś zmieniło? No... Dobra, znowu źle postawiłem. Nieważne. 75 za noc. Później się będzie tutaj... I tak drugie tyle zarobimy, słuchajcie, na alkoholach. Wiecie? O, zobaczcie, jak na ładnie czwarta gwiazdka podskoczyła. Także to jest głównym naszym celem, a nie, tam, a nie tam się szczypać. Ja ten pokój 107 będę chciał robić, więc wiecie co? Przypuszczam, że niektóre są nieogarnięte. O, pani na 5 dni, no trudno. Wiecie co? Żeby ich wykosić z tej kasy bez sprzątania. A czemu nie mogę? Bo nie ma klienta, dobra. Żeby ich wykosić z tej kasy, słuchajcie, to to, to zrobimy. I możemy jeszcze jeden pokój wykupić na szybko. Na górze, a my sobie, bo plan jest taki, żeby byle jak te, te pokoje do góry funkcjonowały, dosłownie, widzu drogi, dobrze słyszysz, byle jak, żeby coś tam zarabiały, żeby alkohole zarabiały, a my w tym czasie, łopie, a my w tym czasie, o, patrzcie, my w tym czasie będziemy sobie urządzali już yy, co trzeba, nie? Na dole będziemy, wiecie, malowali i się tam z tym. Bawili, także nie bójcie się moi drodzy, wszystko przemyślane, jak najbardziej. Jest to taktyka przemyślana poza oczywiście ziewającym Marianem, który mnie tu strasznie denerwuje. Na razie jak widzicie, stawiam byle jak, byle stało, żeby tylko podnieść rangę pokoju. Później będę się oczywiście drogi widzu z tym bawił, także nie bój żaby. To Wszystko się tutaj ogarnie z czasem. Ja już tak po prostu chcę tylko podnieść jako tako ranking tego pokoju. A i tak do niego miałem przeznaczony telewizor, później będę to wszystko przestawiał. A jeszcze kibelek by wypadało tutaj gdzieś urządzić. Tutaj, gdzie jest ten kibelek? Tu, Czy tu, I wychodzi. Łopie, ole dziwny kibelek taki podłużny. No, to to taki trochę trudny kibelek. Słuchajcie, do urządzenia będzie. No, ale z drugiej strony. Co to, to dla nas, nie? Co to, to dla nas, moi drodzy? Poza tym ziewającym gałganem, to wszystko jest do zrobienia, słuchajcie, wszystko się może zdarzyć. No, już będzie zawsze dodatkowy jakiś hajs. Zobaczcie, dodatkowo 75 możemy zarobić za dobę, plus powiedzmy ten alkohol. Tu raczej się telewizor by wstawiło, to ten alkohol może gdzieś tutaj. A zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Szafka na alkohol to jest podstawa. Od razu ją. Zapełnimy, no to niestety muszę iść alkohol domówić. To no nam niewiele zmienia, ale już mamy jakiś tam układ zrobiony. No bo plan jest, słuchajcie, żeby wszystkie cztery pokoje już yy, po prostu funkcjonowały dzisiaj, żeby działały. A mamy piątą gwiazdkę, widzowie. Nawet nie zauważyłem kiedy, widzowie! Juhu, otwieramy szampana. Mamy piątą gwiazdkę, słuchajcie. Jest piąta gwiazdka, widzowie, jest piąta gwiazdka, ale numer. Dobra, zamawiamy to. My sobie idziemy spać. I co nam ta piąta gwiazdka dała? To nam nie odblokowało w tym ekwipunku. To może zapiszmy w ogóle grę. Kochani moi drodzy. Tak jak pewnie widzicie po sejwach. Czasem nagrywam po kilka odcinków dziennie. Nagrywam je na zapas. Bo jeszcze robię teraz serię. Zaczynam serię z Supermarket Simulatora na live'ach. To już wam obiecywałem od paru dni ładnych. I w końcu zaczynamy. Także też staram się nagrywać to. Na jako taki zapas. Także nie dziwcie się, że. Że data jest inna niż, niż data publikacji odcinka. Dlatego często mamy też opóźnienia, że wy coś piszecie w komentarzach. To pamiętajcie, że często 2-3 dni są opóźnienia. No dobrze, mamy te 5 gwiazdek. Nie wiem, co nam to dało, moi drodzy, te 5 gwiazdek. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast ja i tak bym chciał lecieć dalej po kolei w tym temacie, żeby po prostu te pokoje, które do góry kupuję na razie byle jak, żeby po prostu zarabiały i na alkoholu zarabiały, a w tym czasie od dołu, że tak powiem sobie to już ogarniać, dlatego 107 sobie zostawiłem nie 107 sobie zostawiłem moi drodzy, żeby ją ogarnąć, będziemy robili malowania będziemy moi drodzy robili właściwie wszystko, nie? także teraz będę chciał, żeby te pokoje, ale te małe pokoje myślę, że mają średniej jakości łóżko i myślę, że to Wystarczy, że tu nie ma co tutaj jakby szaleć, mogą być jeszcze jakieś obrazy tutaj dostawione. Wiadomo, malowanie zrobimy, no podłogi wszędzie, no tu jest lepsza wanna, widzicie, o, zrobiliśmy. Ewentualnie, nie wiem, coś tam się podmieni. No będziemy patrzyli, no tu wiadomo, jedna szafka wyleci, będzie do sprzedaży. Właściwie to ja już ją mogę, bo to ona nam tu nic nie zmienia. Jeśli chodzi o jakość, no telewizor będzie do wymiany, w zasadzie to może już... Może już ten telewizor wymienimy, skoro mamy w ekwipunku, słuchajcie, to nie ma co się szczypać, nie? Co tu jeszcze? Czyli tak, telewizor do sprzedaży gówniany, to też w łazience raczej nie ma nic do wymiany. No nie wiem, tu ławę można wymienić, ale ja wiem, czy taka wielka ława nam tu jest potrzebna. Czy to coś zmieni w tym pokoju? Wiecie, jak już tu jestem, to już bym coś tu ogarnął, nie? Ale... Czy nie jestem do końca przekonany, moi drodzy, chyba że wiecie co, jakoś to inaczej tutaj by trzeba, może urządzić, może to. cicho tam mi, może trzeba poprzestawiać. Może już jeden pokój zrobię i od razu kogoś tu. Pytanie, czy nie lepiej tej kanapy od razu dać tu? Sobie taki fotel może sobie być bardziej zwykły, kanapa może być lepsza. No, ja nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie dla. Rangi, zaraz się, zaraz się słuchajcie ze wszystkim, moi drodzy, przekonamy. Nie, no ta ława nie jest aż tak olbrzymia, ona może sobie tu stać cicho, czekaj tam cierpliwie. Co tu jeszcze? Barek jest, to tylko jest to. Nie będę kwiatami zapełniał, jak to ostatnio miało. No i co? To nam niewiele podbiło, tak naprawdę. W Łazience tutaj wszystko jest na średnim poziomie, więc też nam nie podbije. No nie wiem, no może łóżko faktycznie wymienimy. Na pewno, a to, ten stolik pod telewizor będzie trzeba, bo my go nie mamy w ekwipunku. Zobaczymy widzowie. To 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 bym raczej tu sprzedał, bo już nam się nie przyda. No i chyba wszystko mamy. Idziemy kogoś tam udusić, bo mi kurczę dzwoni. Kto to mi tu dzwoni? Który pokój to miał być? 109 chyba się trochę bawiłem, to na razie pana puszczę. Pani na ile? Na, na dwa dni to może do 206 która jest jeszcze, a nie 206, to ja dopiero urządzam, droga pani. Mógłbym panią, do, to pani poczeka, a to pani pościeli nie musi, bo pani w stroju kąpielowym, w bieliźnie pani przysz, przyszła, pani tak gorąco, że oj, tylko żebym miał alkohol do pani, to co my tu mamy? 203, no to ja do 203 panią koptuję, tylko już ben, niech pani zna moje dobre serce. 203 trójka jest na piątym levelu. Bo my tu musimy teraz kasę zbierać na farby, które nie są niestety, moi drodzy, zbyt no i nie można otworzyć. Niby E można otworzyć, a nie można. Farby, wiecie, nie są zbyt tanie. Zobaczymy, czy wtedy też malowanie e, jakiejś łazienki zrobimy. No bo podłogę na pewno w łazience. Ja wiem, że te panele nie wyglądają w łazience, i to nawet nie musicie, moi drodzy, pisać. Bo ja wiem, tylko no, jakby powiem wam tak, co ja wam poradzę, że tak twórca gry wolał włączyć jakieś ziewanie śmieszne, tak którego nie da się wyłączyć, a nie dodał na przykład tekstur płytek, które moglibyśmy położyć. A tu faktycznie jest ciemno, w tym, jakby tak, jakby, nie wiem, tutaj mam wrażenie. No ale i tak jest na piątym levelu, to już nie będziemy się bawili. Słuchajcie, do tych na piątym levelu przejdziemy na końcu, bo to wiecie, to jest najdroższe. One mają na siebie zarabiać. Dobra, droga pani, zapraszam panią do 200 trójki. Kolejna pani na 6 dni, widzowie, czyli 204. Dobrze, to pani będzie na 6 dni w 204, to już pani tą 204 tutaj ogarniemy. Jeśli tu jest 203, to tutaj gdzieś powinno być 204. Dupa jasia. 201, 202, 203. Czyli 204 musi iść tak, w tą stronę. Czyli tam na wprost. Ale tam ktoś wlazł, widzowie, to no to nie będzie 204. Jaka jest tutaj ta numeracja dziwna? No jest 204. Kto... A, bo tu sprzątaczka wlazła. Okej. Okay. Tak to mnie nabrała pierunica siarczysta. Tak to mnie nabrała ta pierunica. No nie dobrze, nie dobrze. Nie wiem czy to w ogóle te śmieci się opłaca wywozić, czy to lepiej. To była pani bez stroju kąpielowego, no to damy jej chyba. Już Już nie wiem czy w stroju była czy bez stroju, już mi się myli. Znaczy jak bez stroju to, 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 to gorzej, bo bana dostał jeszcze. Wiecie, nie może by w stroju pani przyjść tu drogą co ten co ten miał w głowie to, no, to ten pokój powinien być najdroższy bo jest widokiem na stawek no bierz tego hot doga, tą parówek łopiety jest tak nieogarnięty ten słuchajcie ten mój yuken jest tak nieogarnięty że wiecie co naprawdę no. dobra wszystko mamy ty tam za dużo nie szukaj dziewczyno no idziemy dobra 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 już już no bo ten już zaczyna ziewać no i widzicie i tyle popracowałem miałem zrobić pokój średni do piątego poziomu i tyle popracowałem że już pani daje pokój 204. No, był, był gotowy. Ja nie wiem, co tam się świeci na niegotowe. Tu jakiś chłop. No, i... no, jeszcze dwóch mi tu będzie czekało. Na ile? 5 dni. Kurde, szkoda mi tej 206 zmieniać, bo ja ją chciałem jeszcze wywindować. No trudno, muszę ich olać. Muszę widzowie ich olać. Ja idę sobie spać. Co ja miałem zamówić? Dobrze, póki nikt nie, nie opuszcza to. Co ja miałem zamówić? Stolik pod telewizor. Urde, 206. Widzicie za dużo pokoi, nie? Teraz jak robię dwie rzeczy naraz, bo z jednej strony ulepszam apartament, który kupiłem. 205, 206 to był chyba ten średni. A z drugiej strony robię inne. Machnią 206. No i co, czego tu brakuje? Fotela brakuje. Stolika pod telewizor. Nie wiem, wanny. Obrazów, no czyli generalnie fotela i stolika pod telewizor, fotel, sto, stolik pod telewizor, fotel, stolik pod telewizor, fotel, stolik pod telewizor. You can, pamiętaj, you can, pamiętaj, you can zaraz zapomnisz, bo ten gagatek ziewa. Czekajcie, fotel i stolik pod telewizor, dobra. To był luksusowy, więc taki jakby luksusowy był, no to fotel, stolik pod telewizor, czy komoda, jak kto jak to wolał. Mogłaby być wanna, mm, telewizor jest, nie wiem, router dla ściemy, e, z jakiejś dekoracji, to z dwa obrazy, albo tak, no i jeszcze przede wszystkim jakieś światło, najwyżej w łazience się, e, drinki to są, ale drinki to już tradycyjnie domawiam, bo wiecie, nigdy za wiele. Dobra, ale i tak muszę przespać tego gagatka, bo i rano to ogarniemy widzowie, bo... Na łeb można dostać z tym chłopem śpiewającym. I w międzyczasie sobie ogarniemy, słuchajcie, już te pokoje. A, tu nic nawet nie ma. W międzyczasie sobie te pokoje ogarniemy, słuchajcie. Bo jeden pokój cały czas trzymam, tylko po to, moi drodzy, żeby go urządzić. I tak robię, i widzicie, robię dwie rzeczy na raz. I to tak nie jest łatwo, ale sami rozumiecie, że jak już tam. Ten apartament, znaczy to nie jest apartament, bo to no, średni apartament nazwijmy, nie? 206- średni apartament. Żeby on już na siebie zarabiał, no to wiadomo, jeżeli mamy iść tą teorią, że ja sobie spokojnie na dole pokój po pokoju urządzam. W ogóle, jeżeli byście nie chcieli, żeby wam dzwonił ten dzwonek, a klient stoi, a wiecie, że go no, nie chcecie przyjmować z jakichś tam względów, bo coś robicie, to możecie go odrzucić. Tam jest taka opcja w komputerze, zresztą zaraz Wam pokażę, jeśli taka okazja się nadarzy. No dobrze, no moi drodzy, no to co, na razie byłoby tak. Stolik pod telewizor, no to niech będzie, że z sofy ludzie telewizor oglądają. To co za tym idzie, ten telewizor oczywiście wiadome jest, że przestawimy. Do tych średnich na razie będę dawał, słuchajcie, średnie telewizory. Nie będę dawał jakichś tam, wiecie... Nie wiadomo czego, bo to... A tu jest w ogóle inny fotel. O kurde, trochę nie pomyślałem. To jest jednak inna jakość. Ale dobra, słuchajcie, może być sobie fotel inny niż kanapa. Co my będziemy się szczegółami przepiali? Eee, następnie obraz. Jeszcze trochę mu tu brakuje. To czemu tak krzywo w ogóle wstawiłem? Czemu ja to tak krzywo postawiłem? Ktoś mi na to pytanie odpowie, czy raczej, raczej nie bardzo? Dobra. Router. Czemu ja kwiatków nie kupiłem? Aha, światło. Dobra. Jest czwarty level. Jeszcze troszkę tu brakuje. Router. Byle jak. No to raczej tak szybko, słuchajcie, nie wywindujemy tego. Obrazek. Już ktoś dzwoni w dzwonek. Drugi obrazek. Trzeci obraz. No to tutaj tego tak nie wywindujemy szybko. Tu jeszcze czegoś brakuje. Jeszcze może z dwa obrazy. Ale wanna mogłaby sobie tutaj być. No jest luksusowa jakby ta wanna, więc wiecie. Koło sracza postawimy wannę. No dobra, no jakbym coś tu jeszcze dał, to już by było 125 za dobę. Tylko co ja bym tu mógł jeszcze wstawić? No myślę, że dwa obrazy na ścianę, nie? Po stówie. Tutaj jest dwa obrazy. No nie ma raczej tu mebli. No może klimatyzator dla dla ściemy. O, ktoś niezadowolony mocno, bo spadła renoma. Gdzieby gdzie by tego chłopa można? Dobra, mi się na razie spieszy. Może do 103. Na ile on chce, moi drodzy, dni? O, na 4 dni? No to oczywiście, że do 103. Tylko czekajcie, 103 to była naprzeciwko 101. To czekajcie, damy go do 103. Niech on już nam zarabia. Ty tam sprzątaj szybko, kobito. Szybko, szybko, ruchy, ruchy, bo klient czeka. Nie ma co się szczypać, a ja muszę szybko zamówienie złożyć, żeby dokończyć ten średni apartament. I zobaczcie, i takie, taka akcja, cały dzień jest co robić, nie? I to mi się podoba, takie rzeczy mnie kręcą. A Jak oczywiście czas leci. A dobra, już znajdzie moją dobrą wolę. Pościelmy panu, a nawet nie mam czym. O, tu się hot dog jeszcze schował. To nie no, tak nie będziemy renomy tracili pokoju. No ty sprzątaj, o, podniosła parówę. Wzięła parówę. Do ręki, pięknie, pięknie, że wzięła to Kiełowejsa do ręki. Dobrze, no to tu możemy. Alkohole? Co? To jest pokój numer 103, możemy go wynajmować. Ty tam sprzątaj, kobiecino. bo czasu nie ma. Pokój 103 wynajmujemy. W międzyczasie miało być zamówionko i teraz nie byłem zdecydowany, co tam mogłem kurczę zamówić, moi drodzy. Tych mebli tu nie ma, do łazienki wszystko jest. Mógłbym klimatyzator jeszcze zamówić. Chciałem jeszcze jakieś dekoracje. No może tradycyjnie obrazy się powtórzą, jakieś dwa kwiatki, czy trzy. Waza jedna, waza druga, nie będziemy za dużo inwestowali. No dobra, do łazienki jeszcze. Damy, przy okazji drinki domówimy. Na razie nie malujemy, chociaż wiecie co, może tu trochę podłogi spróbujemy zrobić w tym. I patrzcie, zero na koncie. No i muszę kogoś, kurde. 102 się zwolniła. No to to może do 102 pana damy. Ery, ciężki, ciężki żywot widzicie, moi drodzy, tego. W ogóle jakby światła mam wrażenie nie było. No bo nie ma, widzowie, tu nie ma światła, kuźwa. Ja się nie dziwię, że potem minusy dostajemy. Światła zapomniałem zamontować, Kliwę zamontowałem, a światła zapomniałem. No cóż, moi drodzy, no cóż. No chociaż mu posprzątam, no przecież nie będę, wiecie, hamem. I prostakiem, ale i tak nim jestem, bo się naśmiewam z tych biednych klientów. Dobra, położyłaś pościel, położyłaś, to dobrze. To w zasadzie tu niepotrzebne, ale pewnie by nam spadł poziom pokoju, więc na razie... Słuchajcie, na razie nie wyciągam nic, co wkładałem, bo w jakichś względów to tam wstawiałem, nie? Dobra, następnie 207 czy 205? 4 dni do 205, no to ja bym paniom dał, ale musimy pani... Dobra, dobra, poczeka pani. Oczeka pani, bo ja tu muszę alkohole chociaż uzupełnić, już może nic, nic nie być, ale niech alkohole chociaż będą. Z drugiej strony jest ta 205. Kurde, ja się nigdy nie nauczę, nie? Czy tak wolę tutaj sprawdzić. 206, 207. To by wychodziło na to, że tu jest 205. No nie wiem, dziwnie te numery lecą. Tu jest 205. Widzicie, dziwnie jest to do góry jakoś. Już pani czeka, chociaż też jednego śmiecia tutaj pani pozamiatam, bo potem będzie pani niezadowolona. I widzicie, jestem tak, kurde, nie wiem co w ręce włożyć. To oczywiście mi się podoba. Nie, moi drodzy, tak mi się to podoba, że nawet, nie wiem, o, ale mi spadły oceny, ja pierdzielę, 88 na 100. Nie no, widzowie. Ratunku. O, patrzcie, ten jest zmęczony, to nie chce podnosić śmieci, nie? Nie może trafić. Powiem wam, no, podnoś te parówy. Powiem wam, że strasznie mi oceny spadły. Muszę dbać o reputację. Już tak nie będzie, słuchajcie. Już tak być nie będzie. Już sprzątamy. Łazienka. Uu, uu. Jakieś błoto, czy to jakiś, nie wiem, ktoś tu hafta puścił. Możecie obstawiać w komentarzach. 200, 200, 205. Alkohol, alkohol, alkohol. Dałem, 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 dałem. Dobrze, że dałem. Bardzo mnie to cieszy, bo już się zawiesiłem. Już kolejka znowu, kurczę. Ja tu nie wiem, w co ręce włożyć. 205, proszę pani... 205, 206, cały czas nie mam czasu jej zrobić. 106 się zwolniłabym, chętnie do 106 kogoś tutaj koptował na szybko. Chociaż miałem przerabiać tą 106, ale i tak jak widzicie, nie, nie mam kiedy nawet przerobić tej 107, nie? którą sobie cały czas trzymam. Ale teraz Wam pokażę. No. Teraz Wam pokażę, jak się klientów odrzuca. Opcja pierwsza jest położyć się spać, wiadomo. To jest taka pierwsza opcja. Tu Coraz więcej śmieci produkuje ten nasz hotel. Chyba zacznę słuchajcie do tego stawku wrzucać te śmieci. Może się nikt nie zorientuje, nie? Worki ze śmieciami słuchajcie do stawku, żeby nie wywozić śmieci. My tu zaraz w tych śmieciach utoniemy. Dobra, do 106 panią daję, bez pościeli pani będzie. 5 dni, no to dobrze. Chociaż źle, bo chciałem przerobić. Dobra, i co tu jeszcze? 207? Ja już się gubię, który pokój jest który, nie? Te są, przypuszczam, czwartego, więc one są jeszcze do poprawki. A dobra, to wam pokażę, jak się klienta odrzuca. Yy, Rejestr. Musicie, widzicie, że odrzuć. A, bo dostawa przyjechała, widzowie. Dostawa przyjechała. Coś miałem zrobić, ale wiecie, co, położę go spać i od rana pomyślę, tylko wiecie, że to jest najlepsze, że ja zapomniałem, co ja zamawiałem i w jakim celu? Jakiś pokój podrasowywałem, ale tu się tyle dzieje, że ja powiem wam szczerze, że nie pamiętam, nie? Nie pamiętam, no zaczyna się jazda, powiem Wam szczerze. Trzeba chyba pokojówkę na pewno jeszcze spróbować jedną zatrudnić. Ja myślę, że mógłby być to ten moment. Ja bym sobie tylko na spokojnie alkohole, słuchajcie, yy, uzupełniał. Więc spróbujmy zrobić taki myk od rana. Czyli klienci na więcej, czyli te gwiazdki hotelu dają tyle, że po prostu klienci na więcej nocy przyjeżdżają, ale to, to jest ułatwienie według mnie. To nie jest poziom trudności, bo to, że na więcej nocy jest mniej roboty. No dobrze, moi drodzy, to teraz tak. Ja coś poszedłem do góry robić i w końcu już nie wiem, co zacząłem. Chyba to była między albo 206, albo 207, coś, coś którąś, któryś z tych pokoi, coś robiłem. Któryś z nich? Na pewno coś działałem. No, 204 nie. Piątka też nie. Aha, czyli to były te tutaj w tym korytarzu. Te dwa. Z tymi coś tutaj działałem. Z 206, żeby na piąty level, moi drodzy, wbić. I co mi tu brakowało? Kurde, ale tu wszystko jest. Lampę chciałem. Aha, dobra, już wiem co chciałem. Dobra, 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 dobra. Miałem powtórzyć ewentualnie obrazy. Dobra, no niech chociaż będą w miarę równo. Miałem postawić wazy. O, może tu w kącie? Może ktoś nie, może ktoś nie zbije, słuchajcie, będzie wchodził. E, miałem postawić wazy. Dobrze, że wazy można na ziemi, także na razie nie, us nie ustawiamy wizualnie, a po to, żeby sobie stały. No i z tego co pamiętam to miałem podłogę zmienić i już powinno chyba... Powinno być? Jeszcze nie jest, jeszcze nie jest moi drodzy, jeszcze troszeczkę. Lampa. No i w łazience lampa, oczywiście że tak. Tutaj pewnie by się jeszcze jedna lampa przydała, bo jest tak jakoś ciemno. Ale jeszcze mi tu czegoś brakuje. No tam nie dzwoń mi w ten dzwonek. Aha, klimatyzator jeszcze mamy. To wiecie co, tą klimat to się wiesza na, wie na górze chyba, nie? Bo ja. Aha, na ścianą. To no wiecie co, tu w kącie może ta klima tu albo tu. Tutaj, żeby chłodziła alkohole od razu. O, nad oknem tak równo. Dobra, mamy piątkę. Jest, udało się. Czyli to jest pokój numer kurde. 206, a 207 co ja to. Co to pani tu? A co tu pani sobie popija? Jakieś alkohole? Z szafki, co zostały? No droga pani, sprzątaczko, pokojówko, nieładnie to tak. Bardzo nieładnie. Tylko jak ja bym chciał coś tu wstawić, to ja już nie mam czego tu wstawiać. Kwiatka mogę wstawić. A barek z alkoholem tu jest, już nie? Jest. Chcecie, nie mam czego tu wstawiać. Na tym pokojem trzeba będzie później pomyśleć, bo. Albo malowanie, albo jakiś jeszcze obraz, jeden czy drugi, tylko przy sobie niestety niczego chyba nie posiadam. Nie, nie mam nic. Także ten pokój jeszcze 207 będzie wymagał przemyślenia. Dobra. Czyli tak, 206 jest ogarnięty, już drożej nie będzie i został mi 207 do ogarnięcia, który... Aha, bo to jest ten niskiej klasy. Dobra, wiecie co, olejmy to. Bo my mamy 200, a tego pana, żeby mi nie dzwonił, to zobaczcie, go zrobimy. Tak, i do widzenia, panu. Dobra, moi drodzy, w końcu, w końcu możemy się wziąć za ten pokój pierwszy. Na dole, no bo przecież nie, nie ma w co rąk włożyć. A tu następna klientka idzie, czy co? Zaczniemy, słuchajcie, od dostawy jakiejś. Wow, tutaj nie trafiłem, czy co? To już wylatuję z tego. Dobra, jestem oszczędnym, słuchajcie... Czy przedsiębiorcom, co ja tam będę śmieci wywoził? O, ale parking zapełniony, no bałem się, że to się szybko stanie i powiem Wam, że tutaj nie ma żadnego poziomu trudności. Pokój, nad którym my, słuchajcie, pracowaliśmy, to był 107, jeśli dobrze pamiętam. Od niego zaczynaliśmy, czy od 106? Nie, od 107, tu. Dlatego go trzymałem wolnego. No i tutaj nas trochę pracy będzie kosztowało. No myślę, że tak, z jeden obraz jakiś można tutaj by powiesić, czy ewentualnie dwa wymienić podłogę, no to na pewno od razu od razu słuchajcie, trzeba to naprawić, bo to aż po oczach razi. To, żeby już ten to od razu sprzedaj. Dobrze. Co już jeden chociaż w miarę porządnie. Zawsze obraz można też powiesić jakiś w łazience, czyli co? Dwa obrazy tu trzeba. Aha, no to jeżeli wiecie co, a tego nie można przestawić. No dobra. To może tak, to tutaj pewnie ten stolik też będzie trzeba wziąć i wstawić taki stolik. Dobrze, kanapa z tego co pamiętam, to chyba była do wymiany. Ja podobne czynności już robiłem w innym pokoju, już się zamotałem, nie? Ale zobaczcie, nadal niewiele nam to kurde wbiło, nie? I teraz tak, telewizor, no by się znalazł, telewizor, ale nie ma szafki pod telewizor. Lepszej. Trudno. No. Weź mi to. Dobra. lepszejszy telewizor. Dobra. Jest czwarty level, a my do piątego. Czyli z dwa obrazy trzeba by um, kupić i farby jakieś. Podłoga jako tako jest. Pani poczeka, bo ja nie mam pani gdzie zameldować. Chyba, że pani chce do 104 brudnej, nieumytej, ile pani chce dni? 6 dni, no to wie pani co, to aż wstyd, ale chociażbym do tego. Dobrze, to pro... droga pani, 104 ja nie ma problemu, szanowna pani, niech będzie ta 104, ale ja chociaż pani alkohol uzupełnię. Chociaż pani, no właśnie, to tyle popracowaliśmy, nie? No ale kasa ważna, słuchajcie, trzeba coś robić. Ja chociaż tej kobicie tutaj uzupełnię alkohol, żeby ona tutaj sobie godnie mogła być, ale jak już tu wlazłem, no to już te dwa śmieci podniosę, co tam będę. Złe opinie, słuchajcie, nadrabiamy. Zobaczcie, bo mieliśmy, kurczę, 88 jest 94, także raz możemy sobie pozwolić na jakąś fuszerę, ale raczej, jak widzicie, dbamy o to, żeby te opinie były, chociaż nadal nie do końca wiem, co to daje. W sensie, że nie widzę jakiejś tam różnicy, co, co by się stało, gdybyśmy zjechali do zera. No dalej, bierz mi chłopie, bo ja czasu nie mam. Ja się tu spieszę, dobrać. Czyli to jest 104, możemy wpuszczać. No i tego gałgana trzeba uśpić, bo ja tu nic nie zrobię, nie? Już panią tutaj, szanowną, miłą 104, proszę bardzo. 203, też 5 dni. Kurde, ciężkie życie hotelarza. 203, już, droga pani, już, już, już. To była 203, no chociaż raz trafiłem. A, też brudno. No to oczywiście tradycyjnie. Alkohole. Dziś, jak po, 200, po 20 zamawiam tych alkoholi, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się coś spierdzieli. Dobra. No, 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 to, to tak. Nie będziemy się bawić, posprzątamy tej kobiecie. Niech, niech już w syfie nie siedzi. Nie. Śpiącym królewiczem, niech będzie chociaż słuchajcie na koniec pracy jakiś pożytek z niego, ale cierpliwości nie mam, bo nie mogę dokończyć pokoju. Więc nie wiem, słuchajcie, czy w tych pokojach małych nie zacznę montować. Uh -huh. Żeby się tyle nie pocić, nie wiem, czy nie zamontuję jednak tych luksusowych łóżek i tak dalej, wiecie? A, a pościeli nie mam jakichś. A jest, dobra. Jest sobie pościel dobra. Już panią meldujemy w tej 200 coś tam. Już, już, już warto, droga pani poczekać, bo będzie miała pani, wie, pani pokój czysty, 203 to była. Proszę bardzo, 5 dni no to no można królewicza teraz do spania. Puścić, ale ja miałem coś tu domówić, słuchajcie. Miałem coś tu podomawiać. Generalnie nie cholery nie wiem, co miałem podomawiać. Ale to może tak na oko podomawiam, wiecie? Wolę wieczorem, póki ten. No nie wiem. Chłopie, z dwa stoliki, bo tam widzę, że będzie to też do wymiany potrzebne. Z dwie sofy, bo mogą się przydać. Może te lepsze pod telewizor też z trzy. Z dwie jeszcze lepsze. Chyba, że od razu damy luksusowe, co będziemy wiecie się o. co będziemy się o 100 dolarów szczypać. Więcej tu nic nie ma. Do łazienki raczej wszędzie wszystko jest wymienione. Elektronika, no to możemy sobie podbić klimą. Telewizory z dwa lepiej mieć na stanie. Dekoracji, no to lepiej nie oszczędzać na dekoracjach. Aha, już, tak, os... dobra. Wiecie co, pierdziele tego królewicza pieprzonego, idziemy spać. Ja pierdzielę, Nie można popracować, spokojnie nawet. Tą pościel zrzućmy, bo mi tam kurza mnie w tym ekwipunku. Już? Dobra. Nie ja wiem, czy jeszcze więcej pralek dokupić, słuchajcie, możecie dać znać w komentarzach. Jak myślicie, no dzisiaj akcję mamy, słuchajcie, grubą, no bo to jest akcja, wiecie, konkretna akcja związana z naszą pracą. E, a jeszcze i tak dwa pokoje mi zostały, ale wiecie, co ja myślę, że te dwa pokoje to sobie zostawimy już na następny odcinek, te do góry żeby wszystkie były odblokowane. To już będzie, tak myślę, temat do następnego odcinka idealny, a dzisiaj chcę chociaż jeden na dole ogarnąć. Zobaczcie, ile to jest pracy, bo po prawdzie, jeśli ja bym miał ten pokój, powiem Wam szczerze, nie? Możemy spróbować jeszcze tak, moi drodzy, że wszystko po prostu poskładać, ale nie wiem, czy tu... Zobaczmy, co mamy w ekwipunku. Na razie nie kupowałem tego łóżka. Czekajcie, klimatyzator tutaj miał być gdzieś włożony. No nie wiem. Klimatyzator załóżmy, że... Że tu by gdzieś sobie pasował, bo by nie był taki taki zauważalny. Podłogę mamy, w łazience podłogi nie mamy. Ok, to tutaj mówiłem coś o szafce. O szafce na telewizor, a więc szafka na telewizor dajmy jakby bardziej luksusowa. No, aby tu idealnie pasowała. Czemu by nie? I teraz na to telewizor. Oczywiście nie ten mały rubin, tylko ten konkretny. No dobrze. Jest gitarka. No, to nam coś tutaj dało. Ten wentylator tak od tupy roztraskać, szczerze mówiąc, jakbym miał być szczery. I teraz miałem tu jeszcze dać, moi drodzy, jakiś obraz zduplikowany. Aha. I co cicho tam, bo jeszcze nie pracuję, zajęty jestem. Sofa wymieniona, kwiotka, to niewiele nam ten kwiotek tu da. Drugiej klimy nie damy. No już nie mamy co tu dawać. Mogę co jedynie dać obraz, który później zamienię. Wiecie co? Żeby można by tak zrobić, ale to też nam ten obraz nic nie da. Ja pierdziel. A czekajcie, bo ja chyba malowanie wbrałem, czy nie? Ja nie kupowałem chyba jeszcze malowania. Ojej kurde widzowie, jeszcze malowania. Dobra, może to malowanie też coś tu da. Dobra, wiecie co? Na razie te obrazy tutaj... Tam dupa Jasia tam. Nad, nad sroczem obraz. Dobra, kwiatki jakieś, słuchajcie. Parę kwiatków powstawiamy. One też coś tu podbijają. Za drzwiami. No i koniec kwiatków. No dobra, nic nam to nie dało zasadniczo. Ach, też ciężkie życie tego hotelarza, wam powiem widzowie. Ciężkie życie. Tu już nie ma czego za bardzo stawić. No. Ewentualnie jak się uprę, to w łazience mogę... Hmm. Ja znaczy nie będę dwóch kibili wstawiał, tylko po to, żeby, wiecie, nabić, nabić level. No co, tą komodę, która tu stała, mam... Nie wiem, jeszcze jedną na przykład wstawić tu za drzwiami. No mogę, jeżeli komuś, to do szczęścia, słuchajcie, widzowie coś to będzie. Kwiotka by trzeba do góry wtedy, bo tu będą oni. Nie wiem czy wy wiecie, ale oni tu będą potem śmieci rzucali i nie będzie można tak łatwo wyciągnąć ich. No, niewiele nam ta komoda dała tak naprawdę. Czyli tu by trzeba meble raczej wyższej klasy wszystkie stawiać. Tak mi się moi drodzy wydaje, że to nic z tego tutaj nie będzie w takiej postaci. Jeszcze malowanie nas czeka, ale zobaczcie, że na malowanie nawet kasy nie mamy, chyba żebym posprzedawał. Ale co ja tu sprzedam? Telewizor, który sprzedam za grosze. Nie mam tu już czego sprzedać, także no nie. Możemy klientkę, która gdzieś tam dzwoni. A nie, to klient. Klient, pan, klient. Do 109 to nie 107 jest ogarnięta. A co z tą 107? Co z tą 107? Poczekaj, chłopie! No w 107 byliśmy. Aha. Aha. To takie buty. A ta znowu stoi i się gapi. Ej, nakryłem cię. I co teraz? No i co teraz? Może byś tak się schyliła po te śmieci. sobie popatrzył. No i poszła. I poszła w piździec. Kurczę ta. Tutaj zobaczcie, wannę wstawiliśmy. Tu trochę wanna podbiła, ale tu też tak. No zobaczmy, czy tutaj ten obraz. Są dwa obrazy. Zobaczmy, widzowie, czy tutaj to coś da. Nie wiem. Bez sensu oczywiście dwa takie same obrazy wieszać. Ja wiem. Więc nie patrzcie kategorią. Telewizor już jest, a komoda tutaj. Cicho, czekaj, chłopie, czy tam, kto ty tam jesteś? A, bo tu jest ta lepsza szafka. Ale czy to coś zmieni nam? i drodzy, czy nam to coś zmieni? Tam nic nie zmieniło w tamtym pokoju, to i w tym pewnie nic nie zmieni. No. Kurde. A tu jeszcze klimatyzacji nie wieszałem. No to można i z klimą spróbować. Może zrobić tą szafkę z powrotem. Piotków już nie mamy. Dosłownie brakuje, słuchajcie, niewiele, nie? Już witał się z gąską. Co by tu można kurde jeszcze wstawić? No nie wiem, drugiego barka nie będę wstawiał, bo to i tak bez sensu. W łazience już. Nie ma co. Obrazy już mi się pokończyły. Czyli nie jakbym chciał faktycznie, powiem wam, pięć. Piąty level, żeby był, to te na przykład łazienkowe rzeczy musiałyby być też tej trzeciej klasy, nie? Łóżko, może to luksusowe czyli my byśmy musieli po prostu chcąc ten pokój zrobić dobrze, te, te rzeczy wywalać i wstawiać wszystkie te bardziej luksusowe. Może nie taki wielki fotel, bo tamten fotel jest za wielki, tu by się nie zmieścił, ale. Dobra, jeden pokój będę musiał sobie na wzór zrobić i sprawdzić, czy ja to sobie słuchajcie. Gostka sobie tu zamelduję. Bo trzeba kasę zarabiać. To byliśmy w 109. Dobra, stracę, to stracę. Trudno, nie mam czasu. Pieniądze potrzebne. A jeszcze 101 jest wolna. I 107 sobie ogarnę na. Słuchajcie, 107 widzowie sobie ogarnę na wzór. Słuchajcie? Więc jeśli widzimy, że to jest bez sensu. No tylko, że właśnie, że ło. To ja zrobię sobie po prostu zakupy i zobaczę co będzie, jak ja wszystko powywalam. Znaczy, akurat ten telewizor może niepotrzebnie jest tą przodą, ale dobra, to już wszystko od nowa. Zaczniemy od malowania w ogóle. Aha, tego. Ale to jest suchar, widzowie, nie? Że, że, e, że na przykład. A co jest, obrazu też nie mogę? Ale suchar, nie... o ten... Ten mogę, a tamtego nie mogłem. Jak to jest? Czemu tego nie mogę? A. Nie, no jeszcze tego chłopy nie dopracowali. Dobra, światło to akurat tam palicho. Szkoda, że nie można, że tylko pustą można przestawiać. Trochę bez sensu. Dobra, ale oczywiście pójdziemy spać, bo ten gamoń mi nie da żyć. Ale wiecie co chcę tu zrobić? Chcę spróbować te luksusowe rzeczy łazienkowe. No chłopie. Czyli tak, podłogę panel 1 można by spróbować. To ja już zamówienie sobie złożę i następny dzień będziemy działali. Zobaczcie, podłoga. No tam jak kupię sobie z dwa panele, też się nic nie stanie. Teraz tak, ten bym chciał może pokój na niebiesko. Nie wiem, ile z 8 pewnie. Zobaczcie ile to kasy idzie. Jedno światło więcej, bo do łazienki. O dekoracje, no to tam po jednej można, wiecie, dokupić, żeby sobie były, ale nie są potrzebne. Elektroniki nie muszę żadnej tu kupować. Yy... Natomiast to muszę, zobaczcie, jeśli to kupię w tych rzeczach luksusowych, to to mi podbije. Ewentualnie właśnie ta wanna luksusowa, no ale na to już mi kasy by nie starczyło. No nie, nie starczy mi to. Akurat musimy tak. Dobra, zamówienie robimy, a gościa idziemy położyć spać. Idziemy gościa położyć spać, bo to, 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 to się nie da, moi drodzy. To się nie da tak pracować po prostu z takim chłopem śpiącą jakąś królewną, kurde, królewiczem. Nie wiem, na ziarnku grochu czy na czym. No przecież, kurde, szlak człowieka może trafić z tym jego ziewaniem. Ja wiem, że pracownik, znaczy twórca gry na pewno o tym wie. I tak wkurza ludzi, ale czekajcie gwiazdki nam spadły, a dobra widzowie gwiazdki hotelu nam spadły, bo zde zobaczcie zdemontowałem jeden pokój i mamy już cztery gwiazdki hotelu z powrotem. Spokojnie, zaraz bijemy, bo ja tutaj ten, hot, teraz ten pokój ogarnę, nie wiem czy ja w końcu to łóżko dobre zamówiłem, już nie wiem co zamówiłem, czego nie zamówiłem. Spokojnie, jeden pokój zrobię sobie na wzór, to będę wiedział co jakie musi być. Jakby ktoś z Was się dziwił, no to nie ma opcji, żeby wszystko było takie samo, bo to się nie da tak zrobić, widzowie. Bo ten pokój jest za mały po prostu. Zobaczcie, ile mam ekwipunku. Szukam światła do łazienki. Już chcę to zrobić, wiecie, tak na CITO, nie? I chodzi mi o to, że owszem, możemy sobie, nie wiem, kabinę prysznicową wziąć, tak. Możemy, nie wiem, kibelek czy coś, to wszystko w luksusie. Ale w 100% wszystkiego nie damy radę, bo. W 100% słuchajcie wszystkiego, nie damy rady, bo się nie pomieścimy, nie? Także tu mi tylko taki pomysł do głowy wpadł. Możemy oczywiście wannę tu też wstawić, jeśli mamy ją w ekwipunku, ale chyba jej nie mamy, bo jej chyba nie zamawiałem. No no, raczej jej nie zamawiałem. I teraz tak, tu chciałem zrobić podłogę. Dobrze. Podłoga tutaj też jest. To zaczniemy tutaj tym razem od malowania. O zobaczcie tu tak czasem. Bo to w ogóle jest dziwne, nie? Że 100 płacimy, słuchajcie, za taki kawałek. Jeszcze mi coś zostało? Czy już nic nie mam farby? Już nic nie mam farby. No i widzicie, jakie to malowanie jest drogie. Moi drodzy, dobrze. Trzeba by łóżko wstawić. A jak już wstawić to porządnie, szafek innych nie kupowałem. Bo na przykład te szafki są lepsze od tamtych, bo nie są takie wielkie. I wiecie, no to jakby wszystko yy, wszystko jest czymś jakby podyktowane, po, po, podefiniowane. Ale teraz tak patrzę, czy tu jest sens wstawiać to luksusowe łóżko? Czy ja mam nawet na niego kasy w tej chwili? Nie mam. Kurczę, bo jakbym już te luksusowe łóżka powstawiał. A, czyli zobaczcie, pokój, już, pokój już, zna, już ma teraz czwarty level, czyli jest szansa, że my. Dobrze, czyli słuchajcie, to będzie dobra metoda, bo patrzcie, tamten fotel na przykład był za duży. Znaczy te szafki, myślę, że idealnie pasują te, te szafki nocne do takiego małego pokoju, wiecie to jakby też chodzi o o to jaki rodzaj pokoju my tworzymy tak i tu nie może być nie wiadomo jaki wiecie mm, źle troszkę zrobiłem moim zdaniem bo na przykład tamten fotel by nie wszedł a pytanie czy się stanie coś jak będzie jedno, jak będą dwie sofy tak chyba by to nie wyglądało, nie? Za bardzo. Nie no, bez sensu, dwie sofy w jednym pokoju. Cicho, tam nie mam czasu. Bo zobaczcie, te fotele, one idealnie po prostu pasują do takiego małego pokoiku, nie? Nawet może być, się okazać, że mogą być, może być sofa i fotel identyczne, że wcale chyba... Nie musi być ta bardziej luksusowa, ale to się dopiero przekonamy. No, stolik może być ten lepszy, tu nie ma problemu. Zobaczcie, bo zaczęło przybywać szybko, nie? Jak pomalowaliśmy i teraz tak: luksusowy stolik pod telewizor. I sam telewizor, i mamy piąty level pokoju, czyli zobaczcie, wykapowaliśmy to. Czyli tu nie ma potrzeby. Widzicie, mamy piąty level pokoju. No i po co tu więcej kombinować? Więc moim zdaniem, żeby to wyglądało w miarę... Przecież yy, nie wiem, czy... Bo już wam mówię o co mi Znowu, Znowu się zamotałem, pewnie powiecie, ale nie, ja się nie zamotałem, ja to specjalnie chciałem sprawdzić. To jest pokój średniej klasy, tak? No to według mnie na przykład taki rodzaj tej sofy, przecież ona nie jest zła. A też mamy piąty level. Więc bardziej wizualnie, tak jak już ściągaliśmy. No trudno. No ściągaliśmy, to ściągaliśmy. To, to nie wiem, to, to jakieś tam dla ściemy można sobie obrazki powiesić, ale już nie ma jakby takiej potrzeby, nie? Po prostu, żeby było, że jest kolorowo, to proszę, to, 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 to coś tam sobie wstawimy, ale generalnie to będą te obrazki tak już teraz bardziej ozdobnie po... Po jednym jeden tu, drugi tu, zobaczcie, i ładnie będzie. Kwiatka oczywiście dla ozdoby też wstawimy, bo to żeby nie było, że jesteśmy jakieś sępy i, że, i za, że zazdrościmy. Wstawimy, słuchajcie, jeszcze to dla ozdoby, to nawet sobie tu może stać. I wstawimy router, bo router zajumaliśmy. Nie, nie, no był gdzieś router. A czemu nie ma routera? Czy jestem ślepy widzowie moi drodzy kochani? Był router i zniknął router. No może nie było routera w tym pokoju? No dobra, no to by nam nie mieli internetu. No trudno. Czyli to jest dobra opcja, słuchajcie. Dobra opcja, taki patent mamy na pokój. Kolor sobie wybieramy, dwie lampy, łazienka na luks, tak? Łazienka lux torpeda, malowane ściany, a wreszcie tak mieszane meble, połowa mebli na wysokim standardzie, połowa na... Na luksusowym, bo mówię, tu inaczej byśmy się nie pomieścili. No tylko wiadomo, trzeba domalować te rzeczy. I co, już? Ten już idzie spać? Ludzie, kochani. No dobra, to słuchajcie, skoro zrobiłem ten pokój. Zobaczcie, 107 i już można gościowi wynająć. 101 jest czysta i schludna. To już można wynająć. Ten już ziewa. No, czyli będę musiał mocno się pogłowić, ale będę robił. Róż... Albo w ogóle słuchajcie, ja mam taki pomysł, że jeśli 107 jest na przykład tak, jak się wychodzi z recepcji, to załóżmy po lewej. Dobra, mam pewien pomysł, ale ciekawe, czy ja będę dobrze pamiętał i czy się nie pomylę. Już wam pokazuję. I to będzie akcent na. Bo robiliśmy 107. Zrobiliśmy ją na niebiesko. To analogicznie. Po tej stronie pokój możemy zrobić też na niebiesko, a z kolei te pokoje 109 i 108 zrobimy na na przykład pomarańczowo. Dobra, moi drodzy, no daję tego gagatka do spania, bo mnie zaraz krew jasna zaleje. Mamy piątą gwiazdkę wbitą, czyli cel osiągnięty. Coś tam osiągnęliśmy z pokojami. Myślę, że teraz przez no chyba ładne 2-3 odcinki, no będziemy te pokoje ulepszali. Zobaczymy, co nam to w ogóle da. Jakoś urządzali, ale generalnie nam się już powoli seria chyba będzie kończyła, no bo co tu dalej możemy robić? No dalej nie mamy, moi drodzy możliwości, tu jest nadal to zablokowane, to coś. W zasadzie nic nam się więcej nie odblokowało. W komputerze po wbiciu piątego levelu też się chyba nic nie zmieniło, albo jestem ślepy. Jakby wszystko mamy już odblokowane. Zbyt łatwo, zbyt szybko, nic tu kompletnie nie widzę, żadnych nowych rzeczy w sklepie. Jest kwestia pracowników. Może, żeby ta się bardziej wyrabiała, to zatrudnimy jeszcze jedną, zobaczymy. No i tak jak mówiłem, mamy zrobiony pokój 107, a 108 akurat jest brudna, no to 108 będę, będzie przeze mnie ogarniana i będę ją, słuchajcie, już ogarniał w ten sam sposób, jak ogarnąłem, jak ogarnąłem 106 czy 107, chyba to 107 była. Także 108 teraz chcę też poogarniać, moi drodzy, Aj biorę się za to w podskokach pewnie znowu mi level poziom tego spadnie, no ale trudno no i będę musiał posprzedawać te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam mi będą zalegały także biorę się za 108 na wstępnym odcinku wam pokażę bo zrobię to oczywiście moi drodzy już poza odcinkiem bo myślę, że no nie ma nie ma to sensu tutaj oczywiście takich rzeczy takimi rzeczami was powiedzmy zamęczać o tu będę mógł chociaż przestawić te, te barki Także biorę się za robotę i zobaczycie, jak to urządziłem, jeśli chodzi o ten, o ten pokój w następnym odcinku. Myślę, że, że, że wam to pokażę. No i co? No i do zobaczenia, drogi widzu, dziękuję Ci, że oglądasz. Dziękuję Ci oczywiście, że jesteś. Jesteś super, uśmiechnij się. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Gorąca prośba oczywiście już tradycyjnie o zostawienie łapki w górę i komentarza pod. Filmem będę bardzo wdzięczny, drogi widzu, jak to zrobić mi to bardzo, bardzo pomaga i też mnie motywuje. Także dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!